No i dobrze. Wziąłem sobie te kable, troszeczkę podwiązałem tutaj o szlifierkę. Powyciągałem sobie bezpieczniki. Dla bezpieczeństwa przygotowałem sobie miernik. I teoretycznie mógłbym zmierzyć, jaki tutaj jest potencjał. Tylko praktyka wygląda tak, że tutaj te bolce są tak blisko siebie, że jak mi miernik ucieknie, to zrobię zwary. Taką sytuację miałem gdzieś tutaj w jednej z tych wtyczek. Gdzieś chciałem sobie napięcie pomierzyć. To będzie prawdopodobnie w tamtej części. No i wybuchło. Może nie wybuchło, ale dobrze walnęło, bo zbiło bezpiecznik. No i co? Na razie sobie wkładamy. No i nic się nie dzieje, bo mamy wszystko porozłączane. I jak mnie pamięć nie myli, to nas interesuje ten bezpiecznik. Dajemy sobie na multimetrze DC. I to jest fajna funkcja tego mierniczka, że masz takie ala trzymanie. Możemy sobie go zamknąć i wtedy jest bezpieczny, jakby nam miał spaść. Pyk. Pyk. I mamy 20. No, chodź. Bo nie widzę. Wejście chyba. Albo. Teraz powiem szczerze, zgłupiałem. Gdzie tutaj mamy potencjał? Aha, dobra. Pardon. Najpierw to leci przez topiki, później leci przez zwykłe. I dlatego warto pomierzyć, co się robi, bo jak się nie pamięta, to miernik ratuje życie. No i mamy 25,69 i czerwony jest gdzie czerwony, niebieski, no, w naszym przypadku czarny jest tam, gdzie ma być czarny. Zmierzymy sobie od tej strony, abyście widzieli. Być może z światełkiem będzie lepiej. I jest ładnie pokazane 25,7. Czyli możemy odpalić sobie regulator i tak to też zrobimy i zobaczymy, co się stanie. Migło mocno nie walnęło, więc tylko kondensatory się naładowały. Wyświetlacz wstał. Sobie przeklikniemy na napięcie. 25,6, czyli pokazuje mniej więcej tyle samo co miernik. Więc mamy zasilanie na regulatorze i bierzemy się za podłączenie strony od paneli. Tylko musimy pamiętać, że prawdopodobnie polaryzacja jest na odwrót, dlatego tylko sobie połączymy, ale nie załączymy bezpieczników. Bezpieczniki sobie załączymy jutro, jak będzie pełne zasilanie na panelach, żeby się określić, czy wszystko jest git. Więc lecimy z tematem zaraz. Lecimy z podłączeniem przewodów. Będziemy starać się utrzymać polaryzację. Ja sobie to tutaj przeciągnę przez ten otworek od tyłu, żeby przynajmniej troszeczkę te przewody były zabezpieczone przed wyrwaniem. I jak się nie mylę, PH2. I to było tak w miarę odkręcone. Troszkę mocniej sobie odkręcę. Przypominam, że to są nocne operacje i to nie jest instruktaż. Więc proszę nie naśladować. Jak nie macie uprawnień, to poproście o pomoc fachowca z uprawnieniami. Nie róbcie to na swoją rękę, bo można sobie narobić krzywdę albo komuś. Jeszcze raz popuszczę. Z racji tego, że nie jestem do końca pewny, czy złapało. Nie złapało. To jest to, że to leży na ziemi i nie widzę, gdzie sobie wsadzam. Przysłowiowo. I to taka jest. Czuję, że mi ściąga. Yes.
jest OK. I tak zwany test szarpnięcia. Jeżeli nie udaje się wyrwać, to znaczy, że na 90% jest wszystko OK. Kable troszeczkę rozwiniemy, żeby się aż taka cewa nie robiła. I przechodzimy do rozdzielki. I teraz tak. Tutaj sobie podłączymy. I tak. Z tego co mierzyłem, to mamy tak. Czarny jest plusem, czyli my musimy sobie dać tutaj czerwony, bo od drugiej strony jest wszystko OK. I sobie skręcamy. Oczywiście wszystko z wyczuciem. Na każdej aparaturze jest napisane, z jaką siłą się dokręca. I ta siła tam nie jest typu kręć, aż zacznie się oprawa rozwalać, albo kręć, aż przewód okrągły, zakuty zrobi się kwadratowy. Jest dokładnie określona siła. To nie jest, jak to się mówi, na fula. No i w tym wypadku mamy tutaj przygotowane. Idę po wkładki, wsadzamy wkładki, a tutaj to zostawimy rozłączone. I przystępujemy do podłączenia drugiej strony tego, czyli tam się będziemy łączyć. Tu są wkładki 6-amperowe. I żeby mi nie wyjarało wszystkich naraz, to na drugą stronę dam 8-ki. Żeby po prostu, mam nadzieję, że widać, na zdjęciu będzie lepiej widać. Mam nadzieję, że będzie to takie, że jak te przeżyją, to tam się wyjarają. Ewentualnie obydwie strony się wyjarają, jak będzie dość duży prąd zwarcia. Co chcę pokazać? Czemu nie chcę tego podłączać bezpośrednio? Żeby było widać. I mamy tu bardzo niskie napięcie, jak widać. To większe mamy pomału, jak jesteśmy rozłączeni. Może jeszcze jakbym miał odpowiednią kamerę ułożoną. O, mamy 1 V. No i powiedzmy sobie szczerze, 1 V to nie jest jakaś sztuka pomiarowa i może być jakiś błąd. Dlatego dopiero to odpalę, jak będę miał pełne zasilanie, czyli jak wyjdzie słońce i sobie tutaj zmierzę, przepraszam, czy na pewno polaryzacja pasuje. Więc na razie jest tak. Jeszcze tutaj za śrubokrętem jest, jakby trzeba było poprawić coś. Jest wszystko OK. Więc ja sobie te wkładki już tutaj dam do środka. Pyk jedną. Pyk drugą. Jeden, drugi. I te typy mocowań bezpiecznika nie są rozłącznikiem. To nawet pisze do not operate under load, czyli pod obciążeniem nie obsługiwać, czyli to nie jest rozłącznik. Rozłącznikiem można potraktować ten bezpiecznik, bo on jest przeznaczony do tego, by pod obciążeniem wykonywać włącz, wyłącz. Więc tym będziemy działać, ale jutro, jak będziemy mieli słoneczko. Więc operacja dwudniowa. Niestety nie udało się w jeden dzień. Nie jestem pewny pomiarów, a nie chcę jeszcze raz to naprawiać, bo podlinkuję 1 czy 2 odcinki z tej naprawy i to nie było szybko, ani miło, ani tanio. Więc do zobaczenia jutro. Mamy kolejny dzień. Wyłączyłem na noc regulator, więc odpalimy go ponownie. Wstaję. Mamy odczyty.
i mnie interesuje teraz ten odczyt, czyli mamy 27 V, 27,3 według tego wskazania. Skończyliśmy na tym, że nie wiedziałem, jaka jest polaryzacja, sobie tutaj przygotujemy. I tak, teraz sobie sprawdzimy teoretycznie według kolorów kabli, czyli powinno być czerwony plusem, czarny minusem, ale mamy minus, czyli tak jak mi wyszło, mamy na odwrót, mamy odwrotną polaryzację i teraz sobie to samo sprawdzimy tu i tu mam ok. Czyli teraz sobie jeszcze raz sprawdzę tu. Z prawej mam plus teoretycznie. Co? Czemu miliwolty? Aha, bo ja mam to tutaj w drugą stronę. Najpierw jest tak. Chodź, pyk, pyk, no i pasuje, najpierw sobie to wrzucimy, tu nic nie mamy, a tutaj mamy zgodną polaryzację, co powinno być, czyli czerwony, 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 podamy sobie zaś wyświetlacz. Ustawimy wyświetlacz na PV. Tutaj wrzucę i zobaczymy, co się stanie. 83 V pasuje. No i zaczynamy prawdopodobnie ładować. Teraz bym sobie zmienił miernik. Ten. Damy sobie cęguszki. Zobaczymy, ile faktycznie pchamy. Akumulatory, to jest tu, wyzerujemy, was zawsze warto wyzerować i co pchamy, pchamy 10 amper pomału, więc myślę, że jest git, 10 amper na 24 voltach, więc mamy coś 240 W, więc jak to się mówi, zaczyna to na siebie zarabiać i mogę odpalić jedną grzałkę w bojlerze więcej, więc jak to się mówi, wartość dodana, to działa. Tymczasowo to tutaj tak jest zrobione, później to będzie troszeczkę przerobione. No, teraz jest podłączone, jak to się mówi, żeby nie stało po pustemu, niech to zarabia na siebie. No i co? Ja na razie dziękuję. Tutaj będzie jeszcze mnie czekało dużo pracy, ale to w najbliższym czasie. Dzisiaj zauważyłem, że ten licznik się zaś zatrzymał. Muszę go wymienić na taki typ. Ten jest okrągły, ten jest jakiś kwadratowy, ten jest albo po przejściach, albo po prostu ktoś w nim kiedyś kopał. No i raz na jakiś czas ta tarcza się zatrzymuje, przez co nie mam faktycznego odczytu. Tu fajnie widać, że lecimy. Bo suszymy fasolę, grzejemy wodę i zasilamy wszystką, no, większą część domu. Dobrze. Idę odpalić kolejne rzeczy, a tutaj sobie prądzik leci. To nic. Dziękuję serdecznie. Jak się komuś podobało, może wesprzeć kanał lajkiem, subskrypcją albo drobną kwotą. Więc jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.